bardzo serdecznie witam starostów dzisiejszych dożynek. Panią Ewę Bartnik oraz pana Adamczyka. Witam organizatorów dzisiejszych dożynek, czyli mieszkańców, uwaga, czterech sołectw. Gałęzowa Kolonii Pierwszej, Gałęzowa Kolonii Drugiej oraz Powerska. Wielkie brawa dla nich. A więc myślę, że dzisiaj rolnicy nie poddadzą się. Drodzy Państwo, dzisiejsza uroczystość, już wspomniałam, rozpocznie niezastąpiona młodzież. Szanowni Państwo, mimo że uczyniła to już moja koleżanka, chciałbym jeszcze raz wszystkich Państwa z serca powitać na dożynkach gminy Wychawa roku pańskiego 2017. Dożynki, jak widać, w trochę innej scenerii pogodowej. Ale tak naprawdę myślę, że bez względu na charakter i rodzaj pogody,
Wszyscy przyszliśmy tutaj po to, aby podziękować Bogu i ludziom za zebrane plony. Zanim jednak mogło się to stać, był rok wytężonej pracy. Wszystko zaczęło się jeszcze jesienią tamtego roku, przygotowaniem orki, siewem, jakże często spóźnionym z powodów klimatycznych. Później na szczęście zima oszczędziła trochę rolników i ich plony. Nie było wielkich przymrozków, takich, które zdziesiątkowałyby uprawy. Ale kiedy przyszła wiosna, nie było łatwo. Było zimno, wegetacja, jak wszyscy pamiętamy, opóźniona o blisko miesiąc. Później z kolei przyszła susza. Wszystko to nie sprzyjało temu, żeby mogły te plony urodzić się tak, jak i urodziły się. I to dzięki łasce Boga, dzięki pracy naszych bychawskich rolników, dzięki ich zaangażowaniu, pomysłowości, dzięki temu, że z zacięciem starali się przezwyciężyć to wszystko, czym nie obłaskawiała nas natura. Mogło się zdarzyć to, że ten plon wyrósł. I był to plon, jak wiemy, duży. I całe szczęście, że pogoda dopisała, że żniwa były co prawda bardzo, bardzo gorące, ale łaskawe dla rolników. Te 10 dni, o tyle mniej więcej, one trwały, to był czas wielkiej, wytężonej pracy dla wszystkich, ale pracy owocnej. Dziś owoc tej pracy w formie symbolicznej jest na naszych stołach. Te piękne wieńce, które przygotowaliście, które przybyły do świątyni bychawskiej, a następnie tutaj na nasz plac dożynkowy, świadczą o tym, że rolnik bychawski ceni swoją pracę, ale potrafi cieszyć się też z jej efektów. Że potrafi docenić to, co wyprodukował, czym będzie mógł dzielić się z innymi. Dzielić się tym, co najcenniejsze, chlebem. Jedyną potrawą, która tak naprawdę nigdy żadnemu człowiekowi się jeszcze nie zgodziła. Trudno wyobrazić sobie posiłek bez chleba. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli z tego dobra zrezygnować. Na szczęście nie musimy. Bo nasz bychawski rolnik potrafi to zboże produkować. Potrafi zrobić to, aby wszyscy nie cierpieli w naszej gminie niedostatku. Z serca dziękuję wszystkim rolnikom za ich trud, zaangażowanie. Za to, że w tych trudnych warunkach, mimo postępu mechanizacji, chemizacji, potrafili włożyć swoje serce w ten osiągnięty plon. Bo ludzkiej pracy fizycznej, ludzkiego zmartwienia, ludzkiego serca nic jednak nie może zastąpić. Żadna maszyna, ani żadna technologia. Pozwólcie, że podziękuję również tym, którzy mimo trudu dotychczasowych prac polowych zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego święta. Święta dziękczynienia za plony. Bo przecież nie mieli czasu odpocząć, a trzeba było często pozostawić swoje domy i przyjść tutaj, pracować w wielkim trudzie ofiarności w deszczu, abyśmy mogli wszyscy tutaj cieszyć się z osiągniętych plonów, cieszyć się wspólnie świętem, świętem całej wsi polskiej. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, pracownikom, delegacjom, wszystkim tym, którzy ofiarowali tutaj swój grosz, swoje płody rolne, ofiarowali kukurydzę i wiele, wiele, wiele innych produktów, dzięki którym możemy w tak pięknej atmosferze, mimo tego deszczu, spotkać się. Bo myślę, że tą atmosferę czujemy wszyscy. Zadbaliśmy o to. Państwo macie tylko cieszyć się naszym wspólnym szczęściem. Szczęściem dobrze przeprowadzonych żniw. I tym, że symbole tej wdzięczności są przed nami. Za chwilę będziemy dzielić ten symboliczny chleb. Chleb będący trudem pracy naszego rolnika. Życzę, aby wszystkim nie zabrakło tego chleba, abyśmy potrafili dzielić się tym chlebem z najbliższymi i wszystkimi innymi, którzy go potrzebują. A wszystkich Państwa
po tej tradycyjnej ceremonii zapraszam do wspólnej zabawy, do biesiadowania. Przygotowaliśmy różne potrawy, tak aby dla nikogo tej strawy tutaj nie zabrakło. Cieszcie się z nami naszą radością. I mimo, że pogoda nie dopisuje, nie dajmy się. Nie dajmy się zawojować pogodzie. Cieszmy się z naszego wspólnego święta. Wszystkim z serca za trud, zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości, a nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić. Z serca jeszcze raz dziękuję. Życzę zdrowia, wszystkiego najlepszego, a rolnikom naszej gminy Bychawa, pozostałych udanych zbiorów jesiennych i kolejnych pięknych plonów w następnych latach. Bezpiecznej pracy, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, od wieków głównym momentem odchodów do szynek było wręczenie gospodarzowi chleba wypieczonego z nowego ziarna, symbolizującego roczny plon, a także wieńca dożynkowego. Rola gospodarza przypadała najczęściej dziedzicowi majątku lub księdzu dobrodziejowi. Wiadomo, że dożynki urządzane były również na dworach królewskich, książęcych czy biskupich. I corocznie na Wawelu na przykład panujący król również otrzymywał od mieszczan wieniec dożynkowy i bochen chleba podawany na srebrnej tacy. W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów przekażą na ręce gospodarza naszego miasta i naszej gminy, pana burmistrza Janusza Urbana, starostowie dożynek, pani Ewa Bartnik i pan Zygmunt Adamczyk. A zanim to nastąpi, króciutko przedstawię Państwu postaci naszych tegorocznych starostów. Pani Ewa Bartnik od 1995 roku mieszka w Gałęzowie Kolonii Pierwszej. Wraz z mężem Mirosławem posiadają 55 hektarów pola, gdzie przede wszystkim uprawiają zboża, głównie kukurydzę. Pani Ewa pracuje w oddziale regionalnym KRUS w Lublinie, ale w latach 1997-2016 była kierownikiem placówki terenowej KRUS w Bychawie. W 2015 roku otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa. I teraz uwaga, to jest ciekawostka, której pewnie większość z Państwa się nie spodziewa, tak jak ja. Nie spodziewałam się. Wolne chwile pani Ewa poświęca projektowaniu ubrań. Te ubrania również są wykonywane, szyte. Wraz z mężem wychowali dorosłą już córkę Małgorzatę, 22-letnią. A nasz pan starosta, pan Zygmunt Adamczyk, mieszka w Gałęzowie, gospodarzy na 23 hektarach ziemi, prowadzi uprawę zbóż i buraków. Pracuje w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie. Jest mężem Bożeny, ojcem trzech dorosłych córek, Justyny, Eweliny i Dominiki oraz, uwaga, dziadkiem Agatki i Gabrysi. A ja tylko muszę powiedzieć, że kto zna pana Zygmunta troszkę lepiej, wie, że jest wspaniałym działaczem społecznym, organizatorem wszystkich ważnych wydarzeń w Gałęzowie. Jeżeli w Gałęzowie coś się dzieje, to wiadomo, że na pana Zygmunta zawsze można liczyć. A teraz zapraszam państwa starostów. Bardzo proszę o uroczyste przekazanie. Raz. Szanowny gospodarzu, przyjmij od nas ten bochen chleba, który został upieczony z mąki tegorocznych zbiorów. Gospodaruj nim mądrze i sprawiedliwie, tak, aby nikt nikomu nie zabrakło tego naszego chleba powszedniego. Cześć Boże! Chleb będący
darem ziemi i owocem pracy i trudu puchawskiego rolnika z wdzięcznością od was przyjmuję, obiecuję dzielić go sprawiedliwie. Świadkami dzielenia chleba, którego już za chwilę każdy z was będzie mógł spróbować, zarówno pan burmistrz, jak i państwo starostowie. Za chwileczkę wyjdą z tym chlebem do wszystkich zgromadzonych gości. Aby tego chleba nie zabrakło nam wszystkim. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, mówi się codziennie każdy z nas. A ten chleb Bóg nam daje, ale nie jest to manna z nieba. Chleb nam daje przez ręce rolników, przez ich spracowane dłonie. Dziś dziękujemy tej grupie, która tak ciężko pracuje i dzięki nim możemy ten chleb codziennie spożywać. Państwo, proszę wszystkich o uwagę, degustując chleb, proszę Państwa o wysłuchanie słów, które chcieliby do Państwa skierować nasi goście. I jako pierwszego proszę o zabranie głosu, zapraszam pana radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, pana Henryka Widziaka. Szanowny panie starosto, panie burmistrzu, wielce szanowni uczestnicy naszego wejścia. To, co pługiem zamożesz, to, co ręką zasiejesz, rośnie w twoją ojczyznę, rośnie w twoją nadzieję. To, co zbierzesz we żniwa, co wywrócisz w mozole, będzie pieśnią z kobronka, będzie śladem na ciągu. To, co dzielić potrafić, mnożyć się będzie w pocie i rozdzwoni się w sercu w błękicie i w złocie. Raduj się zatem dzisiaj, rolnicze ludzie. Wszak ciężko pracowałeś w mozolej trudzie na chwałę Boga i pożytkowi innych ludzi. Dziś za wszystko dziękujemy. Wartość waszej ciężkiej pracy znamy i doceniamy. A dobry Bóg, bogaty w miłosierdzie, za szlachetną służbę i pracę na rzecz drugiego człowieka, niech nagradza wszelkimi łaskami, obitym dobrym zdrowiem i szczęściem rodziny. Proszę Państwa, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, bowiem reprezentuję marszałka województwa lubelskiego, który z uwagi na wielość dzisiejszych uroczystości osobiście nie mógł zawitać do Bychawy, ale moje ręce skierował uroczyściowy adres, który zamierzam Państwu zacytować. Pan Janusz Urba, burmistrz Bychawy i uczestnicy uroczystości dożynkowej w Bychawie. Szanowny panie burmistrzu, serdecznie pozdrawiam uczestników gminnych uroczystości dożynkowych. Ogromnie się cieszę, że celebrują państwo tę wyjątkową ceremonię nierozerwalnie związaną z polską wsią i zakorzenioną mocno w tradycji narodowej, chrześcijańskiej i ludowej. Uroczystość Święta Plorów jest podsumowaniem całorocznego trudu rolników.
jednocześnie stanowi wspaniałą okazję do międzypokoleniowej integracji i wyrażenia dumy z przynależności do wspólnoty, którą łączą wspólne wartości. Umiłowanie do ziemi, szacunek do pracy i chleba. Ten szczególny szacunek do chleba wyróżnia nas spośród innych narodów. Podczas dożynkowego obrzędu dzielimy się nim i dziękujemy tym, którym go zawdzięczamy. Drodzy rolnicy, pragnę nisko wam się pokłonić i podziękować za wasz trud i codzienną pracę, do której wszyscy korzystamy. Dziękuję za przywiązanie do ojczystej ziemi, za poszanowanie tradycji przodków, za szacunek do tego, co po ludzkie, co nasze. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, wszelkie pomyślności, przychylności natury oraz społecznego szacunku. Mam głęboką nadzieję, że mimo chwil zwątpienia, jakie dotykają każdego, kto musi zmagać się z naturą i żywiołami, gospodarowanie na polskiej ziemi będzie zawsze źródłem dumy i zadowolenia. W uroczystym dniu dożynek życzę wam, wszystkim obecnym na tej wyjątkowej uroczystości, by na naszych stołach nigdy nie zabrakło, a polska wieś stawała się coraz zasobniejsza i stanowiła przestrzeń, że żyje się dobrze i godnie. Z wyrazami szacunku Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Dziękujemy bardzo. A teraz proszę o zabranie głosu starostę powiatu lubelskiego, pana Pikule. Szanowny panie burmistrzu, szanowni starostowie, gospodarze tegorocznych dożynek, drodzy rolnicy gminy Wychawa, szanowni państwo, wprowadzeni na tej dożynkowej uroczystości. Dożynki, czy czas dożynek jest takim elementem pewnego podsumowania całorocznej pracy i taką dobrą okazją dla podkreślenia roli i znaczenia rolnika jako zawodu i mieszkańców wsi jako tego bardzo znaczącego elementu społecznego całego naszego kraju, jak oczywiście mało środowiska gminnego, jak i powiatowego. Mimo że nasz kraj, na przykład nasza gmina, staje się coraz bardziej nowoczesna, przybywa coraz więcej nowych miejsc pracy, zakładów, przedsiębiorstw, coraz więcej osób odchodzi z zawodu rolnika, a jednak w dalszym ciągu zawód rolnika, mieszkańcy wsi, rolnicy mają bardzo duże znaczenie w całej gospodarce